Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Twoja przewodniczka, siostra i wsparcie po świecie intymności, seksualności, cielesności, korzystania z potencjału cielesnego na drodze do kobiecości, pięknych, zdrowych i epickich relacji i wsparcie we wszystkich emocjach, jakie łączą się z tymi aspektami. Dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na pytania, które mi zadajecie czasami w komentarzach. Jest jeden pan, który napisał aż 3 pytania i na wszystkie 3 postanowiłam odpowiedzieć dzisiaj. Także nie przedłużając, do rzeczy. Ja słuchajcie, jestem bardzo oldschoolowa, dlatego ja te pytania to sobie zapisałam ręcznie moim zajebistym piórem i teraz je pozwolę sobie odczytać. Także pierwsze pytanie brzmi: byłem rok z kobietą, którą bardzo kochałem. Wyjechałem za granicę, poznałem obecną partnerkę, z którą jestem 6 lat i bardzo ją kocham. Ale ciągle mam w głowie byłą partnerkę. Co zrobić, by zapomnieć? Chyba, że masz inny pomysł. I to pytanie aż prosi się o to, żeby je zredefiniować. Po pierwsze, rozbierzmy je na czynniki pierwsze. Byłeś rok za granicą, byłeś w relacji z kobietą, teraz jesteś w innej relacji, ale tamta kobieta ciągle jest w Twojej głowie, ciągle ją gdzieś masz z tyłu głowy. To jest sygnał o nieprzebytej żałobie. To jest sygnał o niedomkniętych tematach. To jest sygnał o coś zostało otwarte i moja energia, moje uczucia, moje emocje wciąż idą w tę stronę. I to jest też informacja o tym, ja tam płynę i nie mogę być w tu i teraz w pełni z nią, którą, jak mówisz, kocham. To, co czuję, że jest najistotniejsze w takim odniesieniu, to jest to, żeby nawet nie próbować zapomnieć. Bo im bardziej próbujemy zapomnieć, tym bardziej ten temat będzie się dobijał. W myśl zasady, im bardziej próbujemy coś odepchnąć, przestać zwracać na to uwagę. No to, wiecie, to jest taki klasyk, który teraz powiem. Przestań myśleć o żyrafie. Przestań myśleć o żyrafie. Zapomnij o żyrafie. Zapomnij o żyrafie. Nie chciej myśleć o żyrafie. I jakby, wiecie, o czym myślicie? Nie? No, o żyrafie. Chyba, że ktoś z Was jest naprawdę już super wytrenowany i myśli sobie o słoniu, ale nadal to jest zwierzę. Więc, bo takie sztuczki już też słyszałam. No ale w każdym razie, nawet nie próbujmy zapomnieć. Bo co zrobić akurat w takiej kwestii? Pierwsza rzecz, zaakceptować. Zaakceptować. Mam poczucie straty. Mam poczucie żałoby. Mam poczucie smutku. Część mnie płynie tam i być może nawet czuję się winny, że ona idzie tam, a jestem w relacji z kobietą, którą kocham. I jak ja mam sobie z tym radzić? Najpierw to trzeba zaakceptować w sobie. Jeśli czujesz, że to może Ci pomóc, zwróć się o pomoc. Kogoś, kto Cię wysłucha. Może masz przyjaciół? Ufam, że masz, więc spróbuj odezwać się do nich, żeby pogadać z nimi od serca i po prostu pokazać się z tej bezbronnej strony. Możesz zapisać się na terapię. Dobry terapeuta pomoże Ci przejść przez to, co teraz przechodzisz i da Ci pewnie jakieś wskazówki, jak sobie z tym radzić. Kolejną ważną rzeczą, Twój problem to jest problem Twojej relacji. To nie jest tylko Twój problem. Ta kwestia infekuje całą relację. Twoja partnerka, nie wiedząc o tym, ona i tak dostaje rykoszetem z Twojego stanu emocjonalnego. Jeżeli jesteś z nią w relacji, to ją do niej wdroż. Wdroż ją do tej relacji. Zaproś ją do niej. I przez wdroż ją do relacji mam na myśli, mów do niej o tym, co teraz Cię boli. I nawet jeśli to jest Twój ból powiązany z tym, że była kobieta, którą teraz jeszcze masz w głowie, ona i tak jest między Wami. To jest trudny rodzaj prawdy, ale bardzo konieczny do wypowiedzenia i no właśnie do wdrożenia i wyciągnięcia z cienia właśnie tego aspektu i pomówienia o nim. Jeżeli boisz się, że zranisz partnerkę tym, no to czy ta relacja rzeczywiście jest oparta na miłości, na zobowiązaniu bycia w tej miłości? Czy cenicie prawdę? Jak bardzo cenicie prawdę? Bo to jest aspekt, który może w tym momencie być traktowany jako, no jakkolwiek to brzmi, okazja do sprawdzenia, ile warte są Wasze deklaracje względem siebie. Jeżeli mówicie do siebie, kocham Cię, jeżeli wyrażacie do siebie, chcę z Tobą być, jeżeli biegną między Wami jakieś zobowiązania, planujecie przyszłość, no to nie możecie jej robić na fundamencie z waty. I może taki moment właśnie jest teraz po to, żeby to zredefiniować.
Sama byłam kiedyś w sytuacji, którą ty opisujesz. Gdy zakończyłam mój ostatni związek, to gdy weszłam z tym mężczyzną, który dziś jest moim mężem w relację, tamten mężczyzna był w mojej głowie przez ponad rok. I ja się z tym męczyłam, kotłowałam. Ja naprawdę miałam bardzo ciężkie poczucie winy w związku z tym, że jestem teraz w nowej relacji, a jakby tęsknię za nim i jak to o mnie świadczy w ogóle i czy ja w ogóle wiem, czego ja chcę. To nie było dla mnie dobre, to nie było też dobre dla mojej nowej relacji. I w końcu, wreszcie, ja o tym powiedziałam. Mam te myśli o moim byłym partnerze. Jest mi przykro, że to mówię, boję się, że cię tym ranię. Sama z tym chodzę, jest mi z tym źle, bardzo cię kocham i nie jest mi dobrze, że no właśnie masz do czynienia z kimś takim, kto no, ciągle gdzieś myślami, gdzieś jakimiś emocjami połączony jest z tym. Nie jest mi z tym dobrze i cokolwiek zadecydujesz względem nas, no to też już ufam, że po prostu zostawiam to już tobie. I z tego poziomu głębokiej akceptacji, też przyjęcia, uwaga, to jest istotne, przyjęcia i pełnego objęcia ryzyka, że ta relacja może się wtedy rozpaść. Bo wypowiedzenie prawdy może do tego doprowadzić. Ja doszłam do tego etapu, że już to zaakceptowałam, już to uznałam, ale uznałam też, że wolę powiedzieć prawdę, niż naprawdę ją ciężko nosić i udawać, że jestem w relacji z jednym mężczyzną, podczas gdy emocjonalnie byłam powiązana z poprzednim. Zanim rzeczywiście ten żal puścił w końcu. Ale reakcja tej drugiej strony jakże mnie zaskoczyła. Bo mój partner podziękował mi za to, co powiedziałam. Powiedział, że mnie nie ocenia. Powiedział, że mu przykro. I powiedział też, że jest mu przykro, że mówię mu dopiero teraz. I pytał się też, jak może mi pomóc. I dodał, że przecież jesteśmy w tym razem, jakby. No i ty jesteś dla mnie ważniejsza niż twoja historia. Więc no, może coś z tym zrobimy i wspólnie później zadecydujemy, co dalej. Więc lata wstecz, to doświadczenie dało mi niesamowitą podwalinę do tego, jak ważna jest prawda. Jeżeli masz przed sobą dojrzałą emocjonalnie kobietę lub aspirującą do dojrzałości emocjonalnej kobietę, to ona to przyjmie z bólem, możliwe, że z gniewem, możliwe, że z poczuciem zawodu, to jest niewykluczone, ale ona finalnie, jak już pierwsze emocje się uspokoją, jak kurz opadnie, to się spyta, no i co z tym zrobimy teraz? My, razem. W jakiś sposób to będzie. A jeśli powie, nie, to ty wracaj do niej? To czy to faktycznie była relacja, która jest silna? Która była oparta na miłości? To was zredefiniuje. Nie obiecuję, że będzie dobrze. Ale pewien ciężar spadnie, jeśli się na to zdecydujesz. I były jeszcze dwa pytania, które w zasadzie postaram się scalić do jednego. I brzmi to tak. Lubię filmy porno i strasznie podniecają mnie uwodzicielskie ciuszki i obcasy. Czy coś jest ze mną nie tak? Czy mam to wyznać partnerce? Chciałbym strasznie nagrać film porno. Zawsze chciałem. Czy to jest teraz możliwe, czy lepiej szybko o tym zapomnieć? Napisałem to, co mnie zastanawia, bez ogródek i prosto z mostu. Przepraszam, jeśli coś nie tak. Więc po pierwsze, te historię. Lubię filmy porno, ale nie wiem, czy powiedzieć. Chciałbym strasznie nagrać film porno, ale może powinienem o tym zapomnieć. Tu jest powiązany schemat, dokładnie z tym pierwszym pytaniem. Mam coś, co jest niewyrażone i ja to czuję, ale czy mam to zapomnieć lub jak mam to zapomnieć i czy coś jest ze mną nie tak? Te pytania, te dwa o filmy porno, one nie tak bardzo są o filmach porno, ale na ile ja jestem autentyczny ze sobą, na ile jestem szczery ze sobą i na ile i w jakim stopniu pozwalam sobie być autentyczny i szczery w relacji, w której jestem. Najpierw przed sobą, a potem z kobietą, z którą teraz jestem. Jeśli chodzi o samą pornografię, no to ona, wiecie, pytanie o to, czy Sabina, czy pornografia jest dobra, czy zła, no to ja wam powiem tak. Ona ma jakąś rolę, ma jakąś funkcję, ma jakiś cel. To nie jest okej, że jest tak powszechnie dostępna. To jest bardzo nie okej, że obecnie jest tak rozpowszechniona, że naprawdę nasze mózgi są tym bombardowane, że na nim są zdolne to dokładnie przetworzyć, a przetworzyć takie treści w dojrzały sposób, to my możemy dopiero po 25 roku życia, jak już nasze kory przedczołowe są rozwinięte. Przed tym czasem to nam mąci i niszczy ten ośrodek mózgu odpowiedzialny za przyjemność, nagrodę i długotrwałe planowanie. Chcemy szybko i na raz, a pornografia nam to daje. No nie?
Więc taką drugą stroną z kolei pornografii, która jest akurat okej, no to ona może inspirować. Ona może pokazać jakąś fajną pozycję, albo jakąś fajną, wiecie, roleplay, albo rzeczywiście zainspirować do czegoś, co może wzbogacić po prostu seks dwojga ludzi. O ile, moi drodzy, i tu jest to kluczowe, mówimy o tym, wciągamy naszą partnerkę czy partnera w to, że ej, tu jest coś, co mnie interesuje, zobacz, czy Ciebie też. Tu jest coś, co mnie podnieca, powiedz, czy Ciebie również. Tu jest moje takie coś, co mnie bardzo, no jara, interesuje, a Ciebie, a jak u Ciebie, bo może moje tak jest też Twoim tak. I to jest znowu taka kwestia, na ile spójnie i autentycznie potrafię wyrazić siebie, na ile sobie to pozwalam. Bo to nie jest pytanie o to, jak to zapomnieć, albo czy mam o tym zapomnieć. Jeżeli będziesz próbować o tym zapomnieć, to będzie Cię goniło. I to będzie infekowało Twoją relację. W jakiś sposób pośrednio będzie ją infekowało. W jakiś sposób pośrednio doprowadzi do poczucia niespełnienia i takiego blech w łóżku, no nie? I serio, po pracach z tysiącami już osób widzę, co robią właśnie takie niespełnione oczekiwania. Bo uwaga, gdy spychamy swoje potrzeby, nie wyrażamy ich, nie uczymy się ich, nie pozwalamy ich spełniać dla siebie, dla partnera, dostawać spełnienie tych potrzeb od partnera, dawać partnerowi, okay, czy partnerce, no to jeżeli spychamy te potrzeby, to one zepchnięte do tu i teraz urastają do rangi niespełnionych oczekiwań, a to już boli. I ten ból potem, uwaga, ten ból jest bardzo zagadkowy i ciekawy, bo nam się wydaje, że mamy tu historię, nie mówię, bo nie chcę ranić, nie powiem, bo obawiam się, że mogę zrobić krzywdę, nie powiem, bo trochę się boję, że pomyśli o mnie, że jestem dziwny, albo nie powiem, bo w sumie po co? To jest ładna historia. To jest ładna historia i nasz umysł lubi, żebyśmy dostali tę historię, którą kupimy. Pamiętaj, Twój umysł zna Cię znacznie lepiej, niż Ty sam się znasz. On zna Cię od pierwszej chwili. Ty poznajesz siebie, tylko jak jesteś uważny. A Twój umysł zna argumenty, które kupisz. I te Ci sprzedaje. I to jest ładna historia. Nie chcę jej ranić. Nie chcę zrobić przykrości, więc nie powiem. Albo jak o tym zapomnieć. To są ładne historie. Niby przedkładasz dobro drugiej osoby nad swoje. To jest też ładna historia, która pod spodem ma drugą. I ta druga historia to jest brzydka historia i tej umysł już Ci nie pokaże. A ta historia z kolei generuje: ja się dla Ciebie poświęcam. Ja czegoś dla Ciebie i wobec Ciebie nie robię. Więc chcę, żebyś Ty doceniła lub docenił. Więc chcę, żebyś zauważyła lub zauważył. I chcę, żebyś też widziała, jak się właśnie poświęcam. Czy Ty wiesz, ile mnie kosztuje ta relacja? To jest brzydka historia. Tej już nam umysł nie powie. Nie powie nam też historii pod tytułem: ja inwestuję w Ciebie poprzez to, czego Ci nie mówię, do czego Cię nie zapraszam, czego Ci nie robię. Bo nie wiesz, ile mnie to kosztuje, ale koszt ponoszę. I chcę zwrotu. I tu się kłaniają nasze małe manipulacyjne części. Nie chcę być manipulatorem, bo rolą naszego umysłu, rolą naszej tożsamości, naszego ego jest, uwaga, mieć dobry wizerunek. Więc jesteśmy, uwaga, mili. Ale miły człowiek to nie znaczy, że to jest dobry człowiek. To nie idzie w parze często. Okej, miły człowiek po prostu zawsze uprzejmie uśmiechnie. Dobry człowiek czasem powie: mam tego kurwa dość. Albo nie jest mi wygodnie z tym. Albo wiesz co, ja widzę w sobie potencjał, który w tobie gnije i ty go nie wykorzystujesz. Jak ci z tym jest w ogóle? Dobry człowiek czasami w ciebie coś, wiecie, poruszy, jakoś zakłuje jego komunikat. Ale on to robi nie dlatego, żeby cię zakłuć, tylko dlatego, że w jakiś sposób no widzi po swojej historii, że ty jeszcze czegoś nie przechodzisz. Jeszcze w coś nie wstępujesz, a ona czy on już za tym jest i rozpoznaje to w tobie. I dlatego to mówi. A miły człowiek unika przejścia ponad swoją historię, tłumacząc sobie: robię to dla niej, albo nie chcę zranić, albo może to jest dziwne. Więc mówię tu z tego właśnie jakby kąta, patrząc z tej perspektywy na te pytania o pornografię, o tym, czy to mówić, czy tego nie mówić, czy nagrywać, czy nie nagrywać. To jest historia właśnie też o preferencjach.
jak zapraszam moją partnerkę do tego, żeby podzielała mój świat. W jakim stopniu ona jest gotowa, żeby podzielać mój świat. Czy ona widzi w tym zabawę, czy zagrożenie. Czy ja boję się, że jeżeli ona zobaczy w tym zagrożenie, no to może lepiej, żeby jej nie mówić. Ale jeśli ona widzi w tym zagrożenie z kolei, albo czuje, że jesteś zboczony, to może ona też ma coś do zintegrowania w sobie. Swój archetyp wypartej dziewczynki, która była zraniona. Swój archetyp nastolatki, która była dotknięta jakimś seksistowskim tekstem, może historią molestowania, może tym, jak napatrzyła się i nasłuchała tego, co się działo w dyskursie o ciele kobiety. Może ona sama ma stosunek do pornografii taki, że ją to i obrzydza, jednocześnie wolałaby, żeby tego nie było. Ona ma też tu coś do zintegrowania, ale wiecie, do czasu, kiedy... To jest bardzo ważne zdanie. Do czasu, kiedy jest temat, który jest tak poważny, że czujemy, że nie możemy o nim mówić. Albo tak poważny, że czujemy, że nie możemy o nim żartować, to do tego czasu to ma nad nami władzę. Więc może warto wyjść ponad granice własnego wstydu i właśnie zaprosić do komunikacji, zaprosić do siebie, swojego obrębu, zawrzeć człowieka drugiego do swojej relacji ze sobą i we dwoje możecie przyjrzeć się temu, co się dzieje. Bo ostatecznie to są historie. Nie jesteśmy naszymi historiami, ale możemy zrobić coś z tymi historiami. Kto wie, czy na fundamencie tych historii nie wyrośnie coś, co jest naprawdę solidne, mocne i teraz już z przeświadczeniem, no jak myśmy takie coś przeszli, no to cała reszta już jest totalnie spoko. W każdym razie mam nadzieję, że to odpowiada na Twoje pytania. Może też pomaga innym. Taki jest ten mój zamysł. Jeśli macie jakieś inne pytania, na które czujecie, że mogłabym odpowiedzieć, no to dawajcie. Ja wybieram co po niektóre ciekawsze i bardzo chętnie będę służyła dalej. Więc życzę Wam, jak zawsze, soczystości, mniamuśności i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku.